Przed Giro d'Italia w drodze na zgrupowanie wysokogórskie do Istebnej i Wojtek Kluk kiedyś postanowił, że po tej trasie, którą jeżdżę na zgrupowania na trasie Warszawa Istebna, postawi przystanek. Pit stop twój Pit stały, stop, taki tak. Nie myślałem, że on będzie aż taki duży, ale jest bardzo przyjemnie. Słuchajcie, bo tak naprawdę jakby tu jeszcze był kawałek wody, to są po prostu wakacje. No to można by tu przyjeżdżać na wakacje do ciebie. jest warta i spływy kajakowe, ale z kompaniem to tak ostrożnie tutaj. Rower można wykąpać. Tak. Rower można wykąpać. Także słuchajcie, kolejna wizyta w fabryce rowerów. Jak zwykle bardzo przyjemnie. Dobra kawa, dobre jedzenie, no ale przede wszystkim okazja do tego, żeby się spotkać i pogadać. O Bardzo mi tym, co miło, się Adam. tam, o tym, co się dzieje, a ponieważ niedługo już Giro, to chyba przy tym Giro dzisiaj zostaniemy. Dobrze. Co No się, ile masz tych metrów girland różowych? 240. 240. Jutro rozwieszamy albo w czwartek zobaczymy, jak tutaj organizacyjnie, ale chcemy, żeby było różowo. Zresztą już w zeszłym roku było różowo, ale w tym roku jeszcze domówiliśmy, żeby było bardziej różowo. No i bardzo dobrze. Jak jest Giro, to ma być różowo. Także słuchajcie, tutaj będzie wielka strefa kibica podczas Giro. Myślę, że będzie fajne kibicowanie. No i czekamy na wygrany etap przez Rafała. Tak. To jest cel na to Giro. Które to jest? To jest jego pierwsze Giro? Nie, on Nie, to nie jechał. jest jego pierwsze Giro, ale nie ma wygranego etapu Giro. Ma etapy Touru, No ma właśnie. Vuelta, ale nie ma Giro. Także myślę, że wreszcie z Tadejem znowu zagrają papier, kamień, no, nożyce i myślę, że Rafał ten etap wygra i wyobrażam sobie, co tu się będzie działo. No, chłopaków też ubieramy na różowo. Niektórzy byli zdziwieni, jak przymierzali różowe t-shirty, ale ja mówię, no Giro jest różowe, to Słuchaj, musimy chodzić 3 tygodnie w różu. prawdziwy facet róży się nie boi, proszę, proszę. O. O! Tak, nie, jest Giro, musi być różowo. Wojtku, co się jeszcze będzie działo w najbliższym czasie? No w najbliższym czasie, początek czerwca, mamy dwie duże imprezy. 8 czerwca to są Światowe Dni Rowerowe. Pod patronatem ONZ robimy rajdy. To nie są wyścigi, rajdy w otwartym ruchu drogowym, ale zabezpieczone pod względem medycznym i bufetowym. Jest wyścig MTB, wyścig szosowy, wyścig gravelowy. Teraz 3 maja Marek Grupiński przyjeżdża, czyli lider ultra wyścigów Pucharu Świata. Na objazd trasy 260 km. Mówi, a wiesz, przejedziemy się, a później coś zjemy, pogadamy. Ja mówię, chłopie, jak my przejdziemy 260, Co to jest dla to ja już niego? nie pogadam z tobą. Co to jest dla niego? Czekaj, kiedy on teraz? No. 8 chyba jedzie całą Danię objechać, Tak. także. No. Także dobry trening dla niego. A tydzień później Mistrzostwa Polski Masters szosowe pod patronatem PZKOL-u. Firma Action, Piotr Bieliński się zaangażowali, Urząd Marszałkowski Miasto Częstochowa, także tutaj będzie start. Finisz jest oddalony od siedziby 800 metrów, mamy już rundę, już jest trasa, wszystko jest przygotowane, Ale dopięte na wręczenie nagród to ostatniku. wszystko tutaj, Tak, tu, rozumiem? tutaj będzie party i tutaj będzie rozdawanie medali, także trochę mastersów przyjedzie, będzie można zobaczyć fabrykę, bo będzie otwarta też cały dzień. Jakie dystanse? Wiesz co, to w zależności od kategorii, dojazd i powrót z rundy to jest 15, runda ma 22 km, więc ci najstarsi mają rundę, ci trochę młodsi dwie. A M30 ma 5 rund, czyli tam 100, 115 km wyjdzie i około 1,5 tysiąca w pionie. No to trochę jest. No To jest. Są trochę takie jest. podjazdy do 1,2 km. Średnie tam jest nachylenie na 1,7%, także jest co jechać. Ale fajne, po fajnych asfaltach wybraliśmy, żeby było po prostu bezpiecznie. Ilu osób się spodziewasz? Jak tam listy startowe Jak wyglądają? rozmawiam z Czarkiem Szafrańcem, który organizuje to u nas, no to 500 osób to jest takie stuprocentowe, nawet jakby śnieg padał, no bo to są Mistrzostwa Polski, natomiast no zobaczymy, może będzie pod 800 osób. Zresztą no nie liczy się ilość, tylko jakość. O, zdecydowanie tak. Powiedz mi w takim razie, a w związku z Giro, jak to planujesz? No od rana Jakieś. transmisja w pubie z głosem, także będziemy obsługiwać klientów, bo teraz mamy wysoki sezon i podglądać i słuchać ciebie chociażby, tak, bo wiem, że będziesz komentował. Tak, z Darkiem razem będziemy robić. No i będzie trochę na różowo, także niektórzy klienci się zdziwią, ci co nie są tacy rowerowi, czemu na różowo, no to będziemy tłumaczyć, że jest taki wyścig we Włoszech, jeden z wielkich Grand Tourów, tak, 3 tygodniówka. A Monika, ta pani, która tam siedzi z tyłu, będzie tłumaczyć, już natłumaczyła się sporo materiałów za Gazeta dello Sport, także będę was miał dla was materiały, będę miał co wam opowiadać i wszystkim twoim gościom, bo tych wiadomości, wywiadów już tam sporo się nazbierało. Jest. No mi miło też, że znowu ponownie odwiedziłeś z żoną i z mamą. Tak, no mamy taką swoją trasę, rzeczywiście, tak jak mówię, parę dni jeszcze w górach, no może nie tak wysokich górach, ale też ładnie.
Jest ładny. Idziemy się przejść? Idziemy się przejść. Idziemy się przejść, idziemy tych śladów Giro szukać w środku. Wygląda to może niepozornie, Wojtek, ale to obiekt marzeń. To przecież oni przez 3 tygodnie będą się ścigać właśnie po to, żeby tą koszulkę założyć. No, to nieosiągalne dla wielu znakomitych kolarzy, prawda? Tak. Zwłaszcza Giro no, jest specyficznym wyścigiem, jest uznawany za drugi najtrudniejszy wyścig świata, ale no Włosi mają hopla. Oj tak, to jest wyścig pasji, to jest, ja zawsze tak to powtarzam, to jest absolutnie wyścig pasji. Różowe okiennice, różowe ulice, różowe miasta. Ludzie przebrani, samochody różowe, tak. A z tym różem jest o tyle fajna anegdotka, że jak zamówiliśmy t-shirty dla nas, zamów różowy t-shirt, prosta rzecz, ale jaki róż? Jest tyle odmian różu, więc musieliśmy się zagłębić w temat, żeby znaleźć ten cynamonowy róż. Cynamonowy róż. A jeszcze do tego każda z tych koszulek, bo one to jest co roku nowy projekt. Tak. Tutaj ona każda ma, na każdy rok jest inna jakaś ta grafika, która się pojawia. To jest różowa koszulka, ale zawsze ze specjalnym akcentem i to zwykle, podobnie jak u Ciebie w sklepie, to jest coś, co mi się zawsze też u Wojtka podobało, że Wojtek nigdy nie był facetem, który uważa, że zna się na wszystkim. I jak to mi się już w poprzedniej fabryce bardzo podobało, że do wystroju wnętrza po prostu wziąłeś artystów, bo uznali, tak, że to oni się znają, nawet nie dekoratora wnętrz, ale czy tam projektanta wnętrz, ale artystów. I to mi się zawsze strasznie podobało i tu też artyści są zapraszani. Dokładnie. Idziemy. Idziemy. Szukamy różowych akcentów. Kolejny akcent różowy, wózek, tak? No, wózek Ceramic Speed można pomalować na dowolny kolor, tak, i mamy tutaj jeden różowy wózek. No proszę, czyli znalazłeś. Różne elementy mogą być. Różowych rowerów jest mało. Często ludzie dzieciom właśnie chcą kupić różowy rower. No i dla stąd dziewczynki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak. Jak dla dziewczynki, która już biega, pierwszy rower do nauki. Także Trek ma w ofercie różowy rower, bo się pytałeś. Ale jest system Project One, także można sobie zamówić dowolny rower w dowolnym malowaniu. Opony różowe są? Opony różowe są, sprzedali chłopaki, ale tak, na pewno są z Pirelli. Pirelka ma wersję z różem. Patrzę, chłopaki na czarno jeszcze, nie na różowo na razie. Za dwa dni już się, już wiesz, już są, oni są załamani tą różową koszulką, co niektórzy. Tu mamy jakiś taki różowy też lekko akcent na tym pokrowcu. Tak się rozglądam, wiem gdzie jest nas. O, różowy koszyk do bidonu, proszę bardzo. Proszę. Jest. Giro d'Italia to też Named Sport. Tak jest, Named Sport, oficjalny partner wyścigu, zresztą w zeszłym roku miałem okazję na zaproszenie Named Sporta właśnie być. Firmy Veyron, Bartek Veyron. W klubie Giro, tak, Bartek Veyron mnie zaprosił, bardzo fajny wyjazd. Są, każdy wyjazd do Włoch jest fajny, szczególnie na Giro. Owijki różowe mamy? Mamy. Dla lidera to mamy i to różne kolory, zobacz. To który to jest ten odcień właściwy? A ja ci nie powiem. Cynamonowy. Adam, ja mogę doradzać, ale nie o kolorach. To już taki bardziej fiolet przechodzi. Tu tych róży jest trochę. Ale tak, no jest. Są różowe akcenty i w owijkach, także jakby ktoś chciał kierownicę na Giro, proszę bardzo, jest. Dobra, i teraz dochodzimy do miejsca, gdzie wiem, że jest coś na Giro i to coś specjalnego. Cześć Tomku. Pokażesz nam, co jest specjalnego na Giro? Proszę bardzo. Tu ma te akcenty, nie? Różowe. Piękny kask oklejony na Giro, proszę bardzo. Nie wiem, czy to mój rozmiar. Czekaj. O, trochę mały. Mogę rozkręcić? No, chyba no, trochę. Troszkę mały, ale tak się prezentuje. Tak się prezentuje kask ze specjalnej kolekcji Giro d'Italia. No i okulary. Tak, bardzo to są piękne. Też jest ładny do nich taki woreczek różowy. Pokrowie. Ładno, tak, widziałem tę nową kolekcję rzeczywiście. Okay. To jest zupełnie nowy model. O, zobaczcie, tak się prezentuje. A te przymierzałeś, bo to zupełnie nowy model. Nie, tych nie przymierzałem. Pokaż. A bardziej tak kształtowe. Te wyglądają tak, ale rozumiem, że te są po prostu różowe, a tamte są z kolekcji specjalnej. Tak, to jest limitowana seria Giro d'Italia, a te są po prostu różowe, no i ten kask Aero 5 jest typowo zrobiony na Giro d'Italia. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda.
Także jak widzicie, no jest różowo. Jeszcze czegoś różowego poszukamy, i tak? No możemy przejść dalej. A w ogóle z takich ciekawostek, jak jesteśmy na Oakleyu, bo mało kto wie, Oakley w tej chwili to jest 100% włoska firma. O. Bo oni kupili Luxottica, największy producent okularów, kupił Oakleya i Oakley już czwarty lub piąty rok jest włoską marką, co mało kto o tym wie. No i stąd pewnie pomysł połączenia sił z Giro, stworzenia specjalnych kolekcji. Tak. Rowery, no tamte, no to nie jest tak do to końca nie. Róż, tak? Tu coś, ale to znowu za jasno. Tu taki jasny, bardzo tak. Tu dla dzieci tu... na pewno są różowe. Kaski są różowe jeszcze poza tym jednym modelem? Nie, chyba dla nie, dzieciaków chyba... tak. Dla dzieciaków ale są. Dla dzieciaków tak. Aha, aha, no tak, i rowerki są tak. Różowe dla dzieciaków. Róż też mocny tak. Akcent stanowi w Rafie. Rafa jest to nowa marka w naszej ofercie. W tej chwili Trek ją dystrybuuje i tutaj powiem ci ten róż, no nie to, że dominuje, ale są i koszulki męskie, i koszulki damskie, czy nawet akcenty z różem. Dużo tak, jest Rafa tego. Się nigdy różu nie bała, to prawda, tak. To prawda, to jest gdzieś tam też mam właśnie bluzę z tym wzorem, tak, oni rzeczywiście w róż od początku szli i widzę, że on cały czas jest obecny w kolekcji. Tak. I tu też te różowe krzyżyki. Na aha. Każdej odzieży one oznaczają, że jakbyś miał kraksę, uszkodził sobie ciuchy, to wysyłasz z tym kodem i oni ci naprawiają. Ale ciebie nie naprawiają, czy też mogą ciebie naprawić? Nie, ciebie nie. To są na przykład męskie, bo tu są damskie koszulki i tego różu trochę jest. Tak samo nawet, wiesz, akcenty mają takie małe jak skarpetki, ale te wszystkie pokrowce tutaj jest nie w tym, to w tym modelu. W sakiewce. A, no też są różowe takie przeszycia. Tak, tak, dużo jest takich. Jest róż. Czyli co, przewodnikiem naszego odcinka dzisiaj jest róż. Róż, zdecydowanie, tak. Sponsorem odcinka jest kolor różowy dzisiaj. Czekaj, też jeszcze do czegoś dojdziemy. Rękawiczki, proszę. Tak. Nie no, jakby ktoś chciał z okazji Giro wpaść do fabryki i poszukać dla siebie różowych elementów, to myślę, że spokojnie coś znajdzie tutaj w kolekcji Treka. No Trek, proszę bardzo, też na różowo, tam koszulka Juan P. Lopeza, a tak. Tutaj proszę. Też tak, to są akcenty. Teamu MTB, no bo teamu szosowe to są nowe stroje, bardzo charakterystyczne, lubiane, nielubiane przez ludzi, czyli Lidl, Trek. Natomiast też ja tak... Ja sam powiem, że przez moment były, mam wrażenie, kontrowersyjne na początku, no bo każdemu się ten znak Lidl kojarzy, no tak jak się kojarzy, ale ja już się przyzwyczaiłem, jakoś już mi to przestało przeszkadzać, a poza tym, wiesz, to już mieliśmy, pamiętasz stroje Castoramy? Dokładnie. No. Ale Adam, no to są stroje drużyn, które są sponsorowane przez duże firmy. No to pytanie, czy ktoś chce jeździć na koszulce, mieć producenta szamponów, producenta okien, producenta podłóg, bank czy inny market? No to jest tak no na nie, tym no, polega kiedyś, sport zawodowy, były prawda? Były te firmy tam jakieś betoniarskie typu Fassa Bortolo czy tak. Coś tam. Są w Polsce to też była taka moda, pamiętasz? Budowlane firmy sponsorowały. Tak, Knauf. Knauf, Atlas. Atlas, tak, były... Matce Resit było, tak, później tak, CCC. Tak. No, no, także też była, to też tu są dla dziewczynki mody. Też z różem. Mniejszy strój. Umówiliśmy się, że chłopaki też różne. Mi zadałeś trudne także... pytanie, bo Adam mi zadał pytanie, pokaż mi coś różowego na sklepie z produktów, a to zazwyczaj się nie zwraca ale na zobacz, to. Ale gdzie się nie spojrzy, patrz. Kolejna. Tak. Proszę czapeczki. Bardzo. Czapeczki. Jest. Klasyczna, kolarska czapeczka w różowym kolorze. Także widzisz, no znajdujemy coś, na co nie zwracasz uwagi na co dzień. Tutaj też to chyba, no ale to już nie jest ten róż, no nie, ale róż. To już jest taki... Taki trochę majtkowy bym powiedział. Przynajmniej będę wiedział, co mam różowego w sklepie. Taka, to mi się z bielizną kojarzy, ten kolor. Jakoś kiedyś pamiętam, że dużo bielizny było w tym kolorze. To się na szczęście już a powiedz mi, zmieniło. Adam, jak myślisz, kto wygra Giro? Wiem, że to takie głupie pytanie, chociaż nie ma głupich pytań, ale wiesz co, jakie no, masz przeczucia? Ja nie mam wątpliwości. No, jeżeli odpukać, nie wiem, w cokolwiek, nie będzie żadnych kraks, ani żadnego nieszczęścia, no to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś Pogacara mógł w tym wyścigu pokonać. Tak? Nie, czyli też należy nie do widzę, tej grupy nie osób. Nie widzę takiego kolarza, po prostu patrząc na listę startową, no umówmy się, taki Geraint Thomas, no nie powalczy z takim Pogacarem. No nie. I nie widzę tam nikogo. Znaczy, albo... Coś się takiego wydarzy, że nie wiem, że pójdzie jakaś ucieczka, że gdzieś ktoś złapie kilka minut, potem się będzie bronił, wiesz, że takie sytuacje są możliwe, jak wiemy, w kolarstwie, ale tak normalnie patrząc na czystą moc, no to nie widzę. Zerkam tu. Widzę kolejny różowy akcent. Tak,
Tak. Zobacz, Fox, marka, która robi produkty do enduro. Są dwie wersje, czarne, różowe. No i te gogle też ładne, różowe. Tak. Bidon nawet jest różowy, Foxa. Także ja myślę, że w tym Giro no to będzie jednak walka o drugie miejsce. Znaczy ja się spodziewam w ogóle fajnej walki jak zawsze na Giro, bo tam na każdym etapie coś się będzie działo. Te etapy są fajnie ułożone, mamy Europę już drugiego dnia, więc już na drugim etapie może się coś zacząć dziać. Ale no, nie widzę kandydata do tego, żeby pokonać Tadeja Pogacara. A finisz w tym roku gdzie będzie? Ostatni etap? W Rzymie, no tak. Fajnie, że w Rzymie, chociaż ja wiem, że w Rzymie jest trudno zamknąć i trudno jest to zorganizować, ale to fajnie, że jednak w Rzymie się ten wyścig będzie kończył. Różowe zębatki. Tutaj różowych zębatek nie widzę właśnie. Ale coś było takiego, koło różowego. Tak, nie, tu lecę już chyba różowych. Nie, o, tu taki trek też można też by go tak... Co macie na serwisie różowego? Trudne okay pytanie. Zresztą mój tata, który też był takim średnim specjalistą od kolorów, zawsze tak jego mama się pyta, a jakiego koloru ta sukienka? Mówi, taka przechodząca w cegłę. Taki róż przechodzący w cegłę może na przykład. Okej. Okay. Adam, już wsiadłeś na rower w tym roku, czy jeszcze? Nie wsiadłem, bo właśnie chcę wyjechać od ciebie w końcu jakimś rowerem, więc mam nadzieję, że niedługo wyjadę od ciebie rowerem, bo chwilowo się tak zrobiło, że nie mam roweru, się ciepło zrobiło i się wściekam, jak widzę ludzi na rowerach. Mówię, kurczę, już bym pojechał. A mogę ci coś pokazać nieróżowego? No. O, proszę. O, proszę. Pamiętasz te bajki? Nasze dzieciństwo, oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że Paddy, Maddy, Bolek i Lolek. Piękne. Czyje to? Czyje to buty? Po prostu tak zrobione... Ponoć szefa. Piękne. Nie, no sąsiedzi to było nowego, nie? Po podstawa, no to w ogóle wiesz. Pamiętasz? Tak. Stukanie się. Super. Ja teraz lubię te pomysły. Mojemu najmłodszemu puszczam te bajki, bo uważam, że są o wiele fajniejsze od tych aktualnych. Ja też się staram swojego wnuka namawiać na oglądanie takich bajek. To teraz jest dostępne, bo to można gdzieś tam sobie w internecie znaleźć i wiesz, te wszystkie z bajki z mchu i paproci, sztaflik i szpagetka, nie wiem, czy pamiętasz te dwa pieski takiego czarnego i białego czeskiego. Tak, no i te polskie klasyki też, tak. A jak tak, jesteśmy przy dzieciach i tutaj mamy kalendarz, to fajnie funkcjonuje, Adam, czyli ten... My to tak nazwaliśmy twój tydzień na rowerze w Częstochowie i mnie najbardziej cieszy poniedziałek i piątek, czyli Czarne Owce. To jest taki projekt treka. Są trzy grupy w Polsce w tej chwili, bo są Koziołki w Poznaniu, są w Gdyni, Boże, zapomniałem nazwy, chłopaki mnie zastrzelą zaraz z Gdyni, ale oni generalnie prokursorem są, Łukasz Dechrel. I my mamy Czarne Owce w Częstochowie, ze względu na to, że mamy maskotkę owcy, no i Częstochowa tak się kojarzy, że my jesteśmy czarną owcą. 8-10 i 10-12, tak? Tak, tak. I przyjeżdża ponaście dzieci. Poniedziałek to jest godzina 16:15 i 17:15, podobnie jest niedziela. To nie jest klub kolarski, to jest nauka jazdy dla dzieci. Jeżeli my te dzieci wytrenujemy, to one później mogą iść już do jakiegoś klubu kolarskiego, ale to jest takie obycie się, nauczenie się tych podstaw. To nieraz gadaliśmy, 95% ludzi ma złą pozycję na rowerze, ma złe nawyki, tak. Więc to jest bardzo fajne. No a oprócz tego są mi szybkie wtorki na MTB, babskie środy, bo tak kobiety nazwały, wieczorne czwartki już od 10 rok, bo 10 rok fabryki. A trening bezrobotnych też ciągle są, czy nie? Oczywiście. Trening bezrobotnych rano między 9 a 11 start codziennie, bo tu mamy podzielone na szosę, a tu mamy na MTB. Także to środowisko rowerowe rośnie z roku na rok, coraz więcej ludzi jeździ. I tu nie mówimy o jakichś, wiesz, wyścigach czy coś. Mamy oczywiście ustawki, gdzie się ścigamy i tam jest wysokie tempo, ale no, chcemy po prostu pokazywać ludziom Jurę i jak korzystać z roweru. Mówiłeś mi dzisiaj, że dużo z Kamilem Gratkiem ostatnio jeździsz, że no. Cię podciągnął trochę. Jak te kanapki od niego smakują? To było ciasto marchewkowe. A to było ciasto marchewkowe? To było ciasto. Była kanapka. Tak, tak, no bo to tak zawinął, ale to było ciasto z bakaliami. Kaja, jego żona, czasami nam coś zrobi i Kamil mnie tam dokarmia. O, zobacz, Giro jest ciasteczko. Kamila swoją drogą możecie spotkać tutaj dosyć często. Tak. O, jest ciasteczko Giro, proszę bardzo. No, ja obiecuję, że za dwa dni tu będzie różowo, wyślę ci zdjęcie. Może pokażesz na Tour de Tour. 2 maja jesteście zamknięci pewnie. Nie,
No to ja tu wpadnę zobaczyć 2 maja. Będziesz? Wracając. Będę wracał. Pub działa cały weekend majowy, natomiast sklep wiadomo 1 i 3 maja nie pracuje. Ale 2 pracuje. Tak, jak najbardziej, w pełnych godzinach, w pełnym wymiarze. To ja jeszcze wpadnę to zobaczyć w takim razie. Już w drodze ze zgrupowania wysokogórskiego do studia warszawskiego, gdzie od soboty z Darkiem zapraszamy na Giro i oczywiście zapraszamy tu do fabryki. Przychodźcie oglądać, bo zawsze się fajnie ogląda razem. Tak. Zawsze te emocje są inne, a ja naprawdę liczę na to, że te emocje, pomimo tego, że uważam, że Pogacar no po prostu ten wyścig wygra, bo nie mam kto podskoczyć, no to myślę, że emocje będą. Tak, jak zwykle na Giro. To teraz ci jeszcze na coś namówię. No. Na antenie, żeby był dowód, że cię namawiałem. No, słucham. Chcę, żebyś mi dla mojego wnuka, który bardzo dużo jeździ na rowerze, uwielbia to, podarował koszulkę fabryki rowerów. Będę zaszczycony. Będzie Oskar jeździł w koszulce fabryki rowerów. Giro? Różowej? Tak jest. Ogarniemy, ale dziękuję ci ślicznie za odwiedziny. Wojtek, ja też bardzo dziękuję. Bardzo miło, że jesteś z nami od tylu lat i co no? Z przyjemnością, bo tak jak powiedziałem, już to kiedyś się mówiłem, ale zawsze to mogę powtórzyć, że jakby wizja, którą ma Wojtek, zawsze mi się bardzo podobała. Mieć odwagę otworzyć coś takiego, słuchajcie, ja słyszę mnóstwo głosów ciągle od wielu ludzi, jak on to robi. To się nie ma prawa udać, to musi zbankrutować. To miało zbankrutować po miesiącu, to miało zbankrutować po 3 miesiącach, po 5 roku. Stoi do dziś, Wojtek jest uśmiechnięty, wygląda całkiem dobrze, nie jest bardzo jakiś wychudzony. Jeszcze muszę schudnąć. Tym biznesem jeszcze musi trochę schudnąć. Także słuchajcie, to działa i to jest naprawdę fantastyczne miejsce. Tu się wchodzi i tak jak mówię, tu się bo można... miejsce tworzą Adam ludzie. Dokładnie. Tutaj dokładnie. Jesteśmy tylko i wyłącznie dlatego, ja też mogę tak podziękować naszym klientom. Jakby nie oni, by nas nie byli. Mamy wspaniałych klientów, mamy stałych klientów. Tych klientów z roku na rok jest, a co najważniejsze dla nas, to jest bezcenne, to jest polecanie. To ja jeszcze do tej laurki jeszcze jedną rzecz. O, jeszcze lody mamy różowe. Jakby ktoś chciał, to jeszcze lody różowe na zakończenie, proszę bardzo, może być taki akcent. A to ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, że ludzie to są też ludzie, którzy tworzą tą fabrykę, bo to jesteś nie tylko ty, tak, to... ale to jest cały zespół, który tu pracuje od lat. Słuchajcie, dokładnie. To też jest charakterystyczne, że jak tu przychodzę, bywam tu, nie wiem, no raz na parę miesięcy, to ja widzę te same twarze od lat. To są ci sami ludzie, którzy się cieszą z tego, że mogą tu być, że mogą tu pracować, że mogą tworzyć tę atmosferę. Także zbudować coś takiego i utrzymać to, i że ty ciągle trwasz, to ja ci bardzo mocno gratuluję. I będę wpadał. Dziękuję i zapraszam.